Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w naszym studiu, którym jest dr Artur Dziambor, wolnościowcy. Panie pośle, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A na łączach internetowych jest pan profesor Lech Jaworski, były przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Panie przewodniczący, panie profesorze, kłaniam się również. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. I zaczynamy naszą rozmowę na temat gangreny politycznej. Czymże jest ta gangrena polityczna? Kto tak określił kogo? Takie słowa padły w Parlamencie Europejskim z ust profesora Marka Belki, eurodeputowanego Nowej Lewicy, podczas debaty nad zmianami unijnych traktatów. O tych zmianach też sobie porozmawiamy, bo wokół tego dzieje się sporo. Natomiast posłuchajmy sobie tych słów o gangrenie politycznej. Świat się zmienia. Unia także musi się zmieniać. Dyskusja na temat reform jest konieczna. Dziś dyskutowany głos Parlamentu Europejskiego brzmi donośnie i idzie daleko. Dla niektórych za daleko. Ale zamiast bezrozumnych krzyków o utracie suwerenności, należy spokojnie rozważać te ewentualne zmiany. Jedno jest pewne. Zacieśnienie integracji europejskiej, a takie byłyby konsekwencje ewentualnych zmian traktatowych, uczyni gangrenę polityczną w stylu Polski Kaczyńskiego czy Węgier Orbana mniej prawdopodobną. Ale z tego powinniśmy się tylko cieszyć. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy, bo tak chyba należy rozumieć Polskę Kaczyńskiego, jest jakąś gangreną polityczną i nie wiem w jakim kontekście, czy w kontekście naszego kraju i wewnętrznej polityki, czy wyłącznie w kontekście europejskim i tego, co na arenie Unii Europejskiej się dzieje. Jak pan profesor Lech Jaworski patrzy na te słowa, czy to nie były słowa jednak wychodzące poza jakieś granice no właśnie takiej debaty parlamentarnej, szczególnie biorąc pod uwagę to, że nie padają one na użytek wyłącznie wewnętrznej polityki, a na arenie międzynarodowej, na arenie unijnej. Tego typu stwierdzenia się pojawiają. Zacznę od tego, że zacietrzewienie po obu stronach, bo mówimy o dwóch stronach tak naprawdę, sceny politycznej już jest nie tyle niepokojące, ile ono nie może doprowadzić do dobrych rezultatów. No to źle się dzieje i po obu stronach padają słowa, sformułowania i oskarżenia daleko wykraczające poza to, jak należałoby sobie tę debatę polityczną wyobrażać. Ponadto, jeżeli nawet przyjąć, że rząd, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas, no, funkcjonował źle, a ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do bardzo wielu posunięć rządu Zjednoczonej Prawicy, to jednak nie można oczekiwać, że pewne zmiany w funkcjonowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia, jak jest Unia Europejska, powinny być dostosowywane tylko do partykularnych kwestii, partykularnych spraw i zabezpieczając się na przyszłość przed sytuacjami, które wymienił pan Belka, no, nie mogą być odbywać się kosztem innych ważnych interesów dla Polski, a zmiany proponowane w traktatach moim zdaniem idą w niepokojącym kierunku, w złym kierunku. I jeżeli mamy ograniczać suwerenność Polski tylko po to, żeby nie powtórzyły się pewne zdarzenia, które postrzega pan Belka, no to nie jest to zgodne z polską racją stanu. A coś takiego jak polska racja stanu jednak istnieje, powinno istnieć, tylko niestety nagminnie o tym zapominamy. Zresztą moim zdaniem wszyscy o tym zapominają, o tym sformułowaniu i tym, co się za tym kryje. Tylko też inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę i użytek pewnych stwierdzeń, sformułowań na rzecz właśnie tej polityki wewnętrznej, bo już trochę do tych mocnych słów się przyzwyczailiśmy, choć oczywiście życzylibyśmy sobie tego, żeby było mniej tego typu inwektyw, więcej merytorycznej rozmowy i dyskusji, bardziej może spokojnej. Natomiast ja tak się zastanawiam, bo tutaj często wybrzmiewa ta kwestia, że właśnie rząd czy Polska Kaczyńskiego, Węgry Orbana to gangrena polityczna, często właśnie i Węgry i Polska czy rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Viktora Orbana są stawiane jako ci, którzy nie wiem, blokują, którzy przeszkadzają na arenie Unii Europejskiej. Ja tutaj zacytuję również z tej sesji Parlamentu Europejskiego, z tej debaty, wypowiedź europosła Prawa i Sprawiedliwości Bogdana Rzońcy, który mówi w ten sposób: cały czas mówicie, że wszystkiemu winne są Węgry, Polska, Polska, Węgry, Węgry, Polska. Polska zgłosiła propozycję do 10. pakietu sankcji
By ograniczyć handel diamentami z Rosją, Putin zarabia dzięki handlowi diamentami rocznie około 300 milionów dolarów. Kto blokuje sankcje na handel diamentami z Rosją? Orban? Nie. Polska? Nie. To Belgia. Dlaczego pan nie atakuje Belgii? No takie słowa się pojawiły. Jak pan doktor Artur Dziambor patrzy na całą sytuację? Czy PiS to rzeczywiście gangrena polityczna, tak jak mówi i sugeruje pan profesor Marek Belka? No i co właśnie z tym, że trochę na arenie Unii Europejskiej tak się ciągle wyciąga, czy to Polskę, czy to Węgry, jako ten zły przykład blokujących? Wieloaspektowo jest tutaj, więc zacznijmy od tego, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, czy rzeczywiście taką gangreną. My przeżyliśmy te 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, one łatwe nie były. Prawo i Sprawiedliwość rządziło w absolutnie skandaliczny sposób. W wielu kwestiach mogliśmy się lekko nie zgadzać, a na wiele trzeba było krzyczeć wręcz, że łamane są wszelkie zasady parlamentaryzmu, ale też i zasady konstytucyjne i po prostu zwyczajnie sprywatyzowanie państwa, tak, właściwie zagarnięcie państwa dla siebie i wszelkich jego instytucji. Więc diagnoza samego rządu Prawa i Sprawiedliwości może być moim zdaniem bardzo negatywna. Jedynie z mojego punktu widzenia myślę, że wiele dobrego się dla Polski nie stało, a też te kwestie, które dotyczą mnie najbardziej, powiedzmy, moich zainteresowań, czyli gospodarki, no tutaj Prawo i Sprawiedliwość oblało na pełnej linii, oblewałoby pewnie dalej, gdyby dalej rządziło. Natomiast z drugiej strony ja jestem wielkim przeciwnikiem wyciągania polskich spraw na arenę międzynarodową i za każdym razem, gdy jakikolwiek europoseł cokolwiek burknął przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, budziły się we mnie jakieś takie wrażenia, że po prostu ten człowiek nie wie, gdzie jest i kogo reprezentuje. Akurat pan profesor Belka jest jednym z tych, którzy no dość regularnie głosują na przykład niezgodnie z polską racją stanu, niezależnie od tego, jak ją sobie diagnozuje, no to czucie się bardziej Europejczykiem niż Polakiem mimo wszystko w takich sprawach dobrze nie robi. Polscy europarlamentarzyści powinni reprezentować Polskę, a nie interesy swoich konkretnych partii politycznych, ponieważ rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, że partie polityczne reprezentują swoje interesy na arenie międzynarodowej, w tym przypadku Parlamentu Europejskiego. Ja podobnie jak pan profesor uważam, że te zmiany traktatowe idą zdecydowanie za daleko i podobnie jak ci, którzy uważają, że pewnych zmian nie należy dokonywać, uważam, że należy powstrzymać Unię Europejską przed zagarnianiem sobie dalszych praw i możliwości kontrolowania i wpływania na rzeczywistość polską z fotela brukselskiego. Do pewnych rzeczy jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. Są pewne rzeczy, które są w traktatach, na które się zgodziliśmy. Niestety Mateusz Morawiecki za czasów swojego premierowania zgodził się na powiązanie kwestii finansowych, na przykład z praworządnością i wzięcie gigantycznego kredytu za nas wszystkich na następne kilka pokoleń. I z tym już żyjemy, z tym już po prostu musimy żyć, więc nie możemy tylko powiedzieć, że to ten człowiek to spowodował, ale nic już z tym nie zrobimy, no tak, bo się nie wycofamy. Nie tylko Polska, tak, uczestniczy w Krajowym Planie Odbudowy, to jest natomiast projekt europejski. Dalsze kroki to już są kroki, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób na nie wpłynąć. I mówię, tak jak się zgadzam z tym, że Unia Europejska nie powinna powiększać swoich możliwości politycznych, czyli narzucania swojej woli, tak absolutnie nie zgadzam się na to, żeby no, Polskę oczerniać na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego, jak diagnozujemy rządy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ rządy Prawa i Sprawiedliwości, ja mogę powiedzieć, że diagnozuje skrajnie negatywnie. To jest zdanie pana doktora. Podobne zdanie, mam wrażenie, też ma pan profesor Lech Jaworski, sugerując, że wiele rzeczy w kontekście rządów Prawa i Sprawiedliwości mu się nie podoba. Opozycja mówi oczywiście podobnie, natomiast 7,5 miliona wyborców jednak wybrało tutaj Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, choć prawdopodobnie rządzić nie będzie. No ale zostawmy te kwestie dotyczące, co komu się podoba w kontekście politycznym, czy też Zjednoczonej Prawicy, natomiast dotknijmy tego tematu związanego z traktatami unijnymi, traktatami, na których Unia Europejska się opiera i na których funkcjonuje. Rzeczywiście jest ten pomysł, jest ten raport sugerujący zmiany w unijnych traktatach. On dotyczy przede wszystkim, to chyba najbardziej wybrzmiewa, zniesienia zasady jednomyślności, czyli tego prawa weta, i tutaj dotyczyć to ma 65 obszarów funkcjonowania w ogóle państw narodowych i całej Unii Europejskiej. No i w tym kontekście chcę dopytać, bo Parlament Europejski właśnie wczoraj opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Plan centralizacji Unii Europejskiej poparło 291 europosłów, przeciwko było 274, a od głosu wstrzymało się 44 europosłów. Jak panowie oceniają, jak pan profesor ocenia to, co się proponuje w Unii Europejskiej? Czy realny scenariusz jest rzeczywiście taki, że dojdzie do tej zmiany traktatów, biorąc pod uwagę to, że na razie przez te pewne szczeble decyzyjne te pomysły przechodzą? No tutaj w Parlamencie Europejskim niewielką
większością, no ale jednak też przy pomocy niektórych polskich europosłów, bo tak jak niektórzy europosłowie eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej czy też z PSL-u głosowali przeciwko, z Prawa i Sprawiedliwości również, no to tak pani Róża Thun z Polski 2050, pani Sylwia Spurek z Grupy Zielonych, pan Marek Belka, właśnie Marek Balt, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberacki, Łukasz Kochut, Leszek Miller głosowali za tymi zmianami, za tym raportem w Parlamencie Europejskim. Panie profesorze. No, jest to niepokojące. Tutaj dodam, że zgadzam się z tym, co powiedział pan Dziambor o rozdyskutowaniu interesów, takich osobistych interesów poszczególnych partii na forum Unii Europejskiej. To jest złe. Wracam też do tej tezy, którą postawiłem, iż ograniczanie, bo de facto też tak to odczytuję, ograniczanie samodzielności poszczególnych państw członkowskich, które miały tworzyć pewną ojczyznę ojczyzn, czy też związek ojczyzn, może w ten sposób, dla osiągnięcia czy przeciwdziałania pewnym zdarzeniom, jest bardzo niedobrym kierunkiem. I jeżeli chodzi o konkrety, czyli o tą kwestię dotyczącą prawa weta, ale drugą kwestią bardzo istotną moim zdaniem jest kwestia obronności państwa i samodzielności w tym zakresie, uprawiania pewnej własnej polityki, no to po pierwsze powoływanie się na weto, które wiemy, jakie katastrofalne skutki miało w naszej historii, w kontekście funkcjonowania organizacji międzynarodowej, jest nonsensem. Czym innym jest weto, które blokuje możliwość samodzielności funkcjonowania państwa, jeżeli obowiązuje w ramach jednego państwa, a czym innym jest weto, które właśnie gwarantuje tą samodzielność, tą niezależność państwa w ramach organizacji międzynarodowej. To zupełnie innym celom służy i porównywanie samego pojęcia weta i wyciąganie z tego jednolitych wniosków jest po prostu nonsensem. Bardzo bym się obawiał, gdyby udało się zebrać stosowną większość, zwłaszcza przy udziale eurodeputowanych wybranych w Polsce, do tego, aby te zmiany przeprowadzić. To samo dotyczy kwestii nowej polityki obronnej Unii Europejskiej. No ja po pierwsze nie bardzo wierzę, żeby Unia Europejska, gdyby miała takie narzędzia, to interesowała się bardziej bezpieczeństwem państwa polskiego, które jest przecież flanką wschodnią nie tylko NATO, ale i Unii Europejskiej, niż interesami to innych tutaj państw, mogłyby użyć czy wykorzystać Polskę dla własnych partykularnych interesów. Zatem no, mam nadzieję, że jednak także pani Róża Thun, która przecież jest elementem trzeciej drogi, która przedstawia określony jednak konserwatywno-liberalny program, zmieni swoje zdanie i do takich zmian w traktatach nie dojdzie. Niecała minuta do końca naszej rozmowy. Polska 2050 jest przeciwko zmianom traktatów Unii Europejskiej. Rekomendowaliśmy, by nasza europosłanka Róża Thun zagłosowała przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, mówi w Radiu Z wiceprzewodnicząca Polski 2050 pani Joanna Mucha. Stało się inaczej. Jak pan poseł Artur Dziambor to oceni? Może będzie miała jeszcze szansę zmienić zdanie. Może pan przypomnieć wynik tego głosowania? 200... Gdzież się to miałem te informacje? 291 do 274, czyli jeżeli polscy europosłowie wszyscy zagłosowaliby przeciw, to by to upadło w Parlamencie Europejskim. No właśnie, więc niestety zabrakło tutaj wyobraźni. To po pierwsze. Po drugie, w nowym Parlamencie Europejskim, a już za pół roku z kawałkiem będziemy mieli nowy Parlament Europejski, będzie zdecydowanie większa grupa tych europosłów, myślę, którzy będą myśleli o tym, żeby jednak tak daleko nie iść, ponieważ na pewno będzie większa reprezentacja w Niemczech, większa reprezentacja w Holandii, większa reprezentacja we Francji, tych grup, które będą uważały, że jednak w pewnym sensie nie należy wkraczać w suwerenność państwa. Stawiamy przecinek, za moment widzimy się ponownie w tym samym składzie, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam do pozostania z nami.